naprawdę to wiedziałam od samego początku, że współpracuję z osobą świętą. Nie miałam w ogóle wątpliwości, że Ojciec Święty jest świętym. Przez swoje dzieło, przez swoją pobożność, przez swoje powołanie na głowę tutaj na ziemi Kościoła. Przez to, że był namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Przez to wszystko, to wiedziałam, że biorę udział w wielkim dziele i to mnie zobowiązywało do pracy, która była zadaniem przez Ojca Świętego wskazanym, dlatego że Ojciec Święty wielokrotnie powtarzał, że sensem jego pracy jest, oczywiście między innymi, jest obrona życia i obrona rodziny, że temu poświęca swoje myśli i swoje dzieła. Dane mi było w tym uczestniczyć i myślę, że jeszcze będę mogła dalej to dzieło Ojca Świętego nieść przez swoją pracę. Na jednym z pierwszych spotkań strasznie się denerwowałam, bo to było takie spotkanie. Zostałam zaproszona na mszę świętą, później do biblioteki na rozmowy i na śniadanie i się okropnie denerwowałam, przeżywałam, nie spałam. W ogóle to przeżycie straszne i tak myślałam sobie całą noc, Boże Święty, co ja powiem? Wymyślałam różne pierwsze zdania i Ojciec Święty, kiedy mnie zobaczył, podszedł, zobaczył po mszy świętej, popatrzył mi w oczy i mówi, a ja byłam strasznie zdenerwowana i Ojciec Święty tak patrzy na mnie, jakby czytał we mnie, zawsze tak patrzył, jakby czytał i wiedział wszystko o człowieku od razu, jak popatrzy. I mówi, czytałem artykuły, pani profesor. No to już zupełnie rozładował atmosferę i rozmowa była cudowna. Tak samo to wyczułam, kiedyś było posiedzenie Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Ja tam miałam referat, ale byłam bardzo chora, miałam ponad 38 stopni gorączki, brałam antybiotyki, czułam się fatalnie. No i też jest takie spotkanie indywidualne z Ojcem Świętym w czasie tej konferencji, już po moim referacie. Ojciec Święty, podchodzę do Ojca Świętego, taka przejęta, Ojciec Święty tak patrzy i mówi, jak się pani Alicja dzisiaj czuje? No, skąd Ojciec Święty wiedział, że ja jestem chora? Więc miał taką zdolność takich dostrzegania takich zwykłych ludzkich spraw. Był bardzo kochany, jest bardzo kochany. Był takim człowiekiem, który zatroskaniem mówił o rzeczach ludzkich, pochylał się nawet nad każdym się pochylał, nad mniejszym, nad starszymi osobami. To można było wyczuć w tych kontaktach. Cudowne były te rozmowy z Ojcem Świętym. Nigdy nie negował tez naukowych, że patrzył na naukę oczyma wiary. Wszystko można dostrzec, jak się głęboko wierzy. I nie ma takiej prawdy naukowej, która nie da się połączyć z wiarą. Ojciec Święty pokazywał nam to wyraźnie. I pokazywał też, że i dla nauki, a dla wiary najwyższa prawda jest najważniejsza w wierze. I tak samo w nauce, że trzeba dążyć do prawdy. Ojciec Święty robił to w swoim życiu naukowym, pokazywał nam drogę, zachęcając nas do poszukiwań prawdy, no i dodając nam odwagi, że można to uczynić, że można być uczonym czy naukowcem, żeby nie używać zbyt wielkiego słowa, kiedy się jest wierzącym. I to jest ważne, bo czasami wyśmiewa się uczonego, który równocześnie jest wierzącym katolikiem. Ojciec Święty pokazywał, jak to jest konieczne połączenie jednego z drugim, żeby dojść do prawdy. Ojciec Święty pokazywał nam drogę w każdej dziedzinie nauki i to było takie u Ojca Świętego nadzwyczajne, że
Mnie się wydawało, że Ojciec Święty zna moją dyscyplinę naukową. Słuchał o tym, o czym mówię, jaki kierunek ma rozwój prawa, w jakim kierunku idzie również i prawo karne. Chociaż mam tutaj takie troszeczkę zabawne zdarzenie, ponieważ przygotowywaliśmy na KUL-u w katedrze, którą prowadziłam, prawa karnego, sympozjum na temat zagadnienia prawa karnego w poglądach Jana Pawła II. I mówię Ojcu Świętemu, Ojcze Święty, taką właśnie sesję przygotowuję. Ojciec Święty tak patrzy i mówi: nie wiedziałam, że się znam na prawie karnym. Ale dawał nam podstawy, wskazania, podejmował wiele tematów z prawa karnego. Plonem tej sesji jest książka, w której wskazujemy, w ilu dziedzinach związanych z prawem karnym Jan Paweł II się wypowiadał. To byli nieletni, to byli więźniowie, to była kara, to była wina, a to była obrona życia, to była obrona rodziny, to była narkomania, to był terroryzm. Tak by można było wymieniać wiele znakomitych poglądów Ojca Świętego. Gdybyśmy je uwzględnili w prawie karnym, to prawo karne miałoby inne oblicze, a myślę, że i przestępczość łatwiej byłoby zwalczać. Jan Paweł II miał nadzwyczajne poczucie humoru, ale takie, które nigdy nikogo nie raniło. Czyli to było takie poczucie humoru, które rozładowywało atmosferę i pozwalało czuć się w rozmowie w sposób nie taki skrępowany, bo przecież zawsze człowiek był spięty, bo wiadomo, z kim rozmawiał. Natomiast Ojciec Święty potrafił powiedzieć jakiś taki celny żart czy jakąś taką anegdotkę, która powodowała, że rozmówca rozluźniał się i rozmowa toczyła się zupełnie prosto i normalnie. To było nadzwyczajne. Kiedy rozpoczynałam pracę na KUL-u, wahałam się. Wówczas byłam senatorem, pracowałam na UMK, więc wydawało mi się, że mam dość zajęć. No ale tak się ułożyło, że zwrócono się z KUL-u do mnie z propozycją, żebym objęła stanowisko kierownika katedry i żebym pracowała na KUL-u. Rozważałam to, nie byłam zdecydowana i przyjeżdżam do Rzymu. Po mszy świętej Ojciec Święty podchodzi do mnie, patrzy na mnie i mówi: słyszałem, że pani będzie pracować na KUL-u, bardzo się cieszę. No to co odpowiedziałam? Tak, Ojcze Święty. I w tym momencie podjęłam decyzję i 20 lat pracowałam na KUL-u. Ojciec Święty bardzo się interesował KUL-em, przyjmował społeczność na audiencjach. Bardzo się cieszył. Zawsze wspominał, że KUL to jest jego uczelnia. To jest wielki zaszczyt, tak wielki zaszczyt dla KUL-u, że KUL to odczuwa i uznał to od razu. Zresztą KUL nazywa się w tej chwili Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.